Słuchowisko historyczne z Grodu Kerin. Witajcie, dzisiaj doświadczymy rycerskich czasów. W końcu już stęskniłem się za moimi przygodami. Ciekawe, gdzie mnie koszula zaniesie tym razem. Założyłem ją, otwieram oczy i, wprost w moim kierunku, pędzi galopem rycerz na koniu, a z drugiej strony naciera drugi, ja między nimi. Trzymają w dłoniach kopie, słyszę parskanie koni, czuję jak drży ziemia. Chciałem w tej sekundzie zdjąć koszulę, żeby uniknąć starcia ze zbrojnym, gdy ktoś chwycił mnie za rękę i wyrwał spod końskich kopyt. Co ty wyprawiasz, Lestek? Jak ty się tu znalazłeś? Sam środek placu turniejowego, życie ci niemiłe? Gdy w ostatniej sekundzie wydostałem się spod końskich kopyt, okazało się, że jestem na samym środku placu turniejowego. Wokół ludność dopingowała walczących rycerzy, na trybunach chłopi, mieszczanie, rycerze, na specjalnej trybunie król ze swą świtą siedział. Pokonany rycerz, który spadł z konia, przekazał swoją zbroję wygranemu rycerzowi i obiecał, że do końca roku zapłaci mu dodatkowo dwadzieścia groszy. No, nieźle ci, rycerze, się bawią, pomyślałem. Gdy już zobaczyłem pozostałe starcia na kopie, postanowiłem trochę pozwiedzać. Niedaleko stał Kościół. Udałem się tam, żeby się pomodlić poprosić, by wszyscy walczący rycerze w zdrowiu doczekali końca tego turnieju. Gdy tam w spokoju siedziałem, weszło kilku rycerzy. Stanęli przed ołtarzem. Leżał tam człowiek w białej koszuli. Nawet go wcześniej nie zauważyłem. Leżysz tak już cały dzień, młody Giermku. Po latach nauki i treningu, gdy jako paś nauczyłeś się ogłady dworskiej, gdy oczyściłeś tu swoje serce, modląc się przez cały dzień i noc, jesteś gotowy, by jako rycerz pasowany między nami stanąć. Klęknij zatem przede mną, Giermku. Rycerz stojący przed nim wyjął miecz i płazem, uderzając go trzy razy w ramiona, wypowiedział regułę. Pasuję cię na rycerza w imię świętego Jerzego i świętego Michała. Abyś razy tego miecza dzielnie znosił i ani jednego więcej. Wstanie, rycerzu. Przepasano mu wówczas miecz z pasem, założono zbroję i ostrogi. Używaj swego miecza tylko w słusznej sprawie. Niech te ostrogi gonią twego konia do zwycięstwa. Już następnego dnia, nowo opasowany rycerz podjechał w swej nowej, ślicznej zbroi do tarcz rycerskich, na których były namalowane piękne herby innych rycerzy. Uderzył kopią w jedną z tarcz, wzywając w ten sposób tego rycerza na pojedynek. Odbył się już po chwili. Nacierali na siebie, jak fale wielkie na oceanie. Aż trzask leży pokonany. A młody zwycięzca podjechał do pokonanego i zapytał czy nic ci nie jest, czy nic ci się nie stało. Potem, podjechał przed oblicze króla, ukłonił się. Król rzekł do niego. Młody dzielny rycerzu. Za swoje męstwo i odwagę ziemię ci przekazuję, na której zamek swój warowny zbudujesz, dla siebie, jak i twoich poddanych, by w razie zagrożenia schronienie im zapewnić. Dzięki ci, królu, za twoją łaskę, odparł młodzieniec i odjechał. Podszedłem do niego i zapytałem, czy mu w czymś pomóc, a on na to. Dziękuję. Możesz mi pomóc zdjąć zbroję, bo własnego giermka jeszcze nie mam. Z przyjemnością, panie, odpowiedziałem i zabrałem się do pracy. Najpierw zdjąłem hełm z pięknym herbem, to klejnot rodowy tego rycerza, a później zabrałem się za naramienniki, na pierśnik, na plecznik, na kolanniki, ochronę piszczele i buty, wszystko z blachy idealnie dopasowanej do ciała rycerza. Gdy zdjąłem mu tą zbroję, zapytałem, cieszysz się pewnie, rycerzu, że król ci ziemię przekazał? Sam nie wiem, co o tym myśleć, odpowiedział. Będę miał teraz więcej obowiązków. Chłopów muszę opodatkować. Najpierw część swoich plonów będą mi przynosić, za to, że im przekażę po kawałku ziemi, którą od króla otrzymałem. Muszę odtąd o nich dbać jak dobry ojciec, strzec ich, ale może za kilka lat, gdy już zbiorę większy majątek, zamek zbuduję, jak mi król rzekł. W końcu to naszego królestwa będzie także strażnica. To, jak wiesz, dość niespokojne czasy. Co chwilę ktoś napadnie, trzeba się bronić i już. Ciekawe, czy będę miał czas na polowania i turnieje, a jeszcze koledzy mnie na pielgrzymkę do Santiago, do grobu Jakubowego zaprosili. Słyszałem, rycerzu, też o cnotach rycerskich. Powiedz mi, co to za cnoty. Tak, być rycerzem to duży obowiązek. Jest on zapisany w kodeksie rycerskim. Jest zasad osiem, a wśród nich najważniejszy jest honor. Inne to fidelitas, czyli wierność. Pietas to pobożność. Virtus, czyli męstwo. Prudentia, roztropność. Curiositos, dworskość. Largitos. Hojność i honestas czyli uczciwość. Jak widzisz, młody lestku, to sporo jak na jednego człowieka, ale wystarczy trzymać się dobrej strony, a wszystkie moce w niebie i na ziemi pomogą, by zgodnie z rycerskim powołaniem iść. Tak naprawdę, to one wszystkich ludzi powinny dotyczyć lepiej by było wówczas na świecie. Idź. I powtarzaj, młody przyjacielu, że rycerzem każdy być może. Wystarczy tylko żyć w zgodzie z regułą i nie wywyższać się, zachowując swoją dumę. Dzięki ci, rycerzu, abyś i ty żył według zasad swoich. Bywaj.